Wiele osób do mnie pisze i prywatnie, i na mailach, i pyta się, no jakie jest drogie życie w Rzymie, ile był kosztował pobyt 3-dniowy w Rzymie, pobyt na weekend. No to ja na te pytania dzisiaj Wam odpowiem, ale zabieram Was do wykopalisk archeologicznych, które znajdują się za mną. Ja mieszkam w Rzymie, w Ostii Antycznej, a z tyłu właśnie za mną są wykopaliska archeologiczne. Ostia Antyczna jest częścią Rzymu. No to co, zabieram Was, idziemy. No dobrze, ja Was zabieram teraz do wejścia, rozłączę się z Wami. Jak już przejdę przez bramkę, mam taką wejściówkę całą roczną, to w którymś tam fajnym miejscu pokażę Wam i opowiem o tych właśnie cenach. Już się znajduję na terenie wykopalisk archeologicznych. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda wejście. Przyszłam stamtąd, od zamku. No i teraz rozpocznę z Wami konwersację i opowiem Wam, co do przyjazdu do Rzymu. Otóż sprawdziłam sobie pobyt 3-dniowy w hotelu 3-gwiazdkowym w centrum Rzymu, koło stacji Termini, może kosztować oczywiście na jedną osobę, może kosztować od 120 euro wzwyż, w zależności w jakiej odległości ten hotel znajduje się od stacji Termini. Stacja Termini to jest właśnie główna stacja pociągów i metra w Rzymie. Bardzo słynna. Oprócz tego na tej stacji Termini przed wejściem jest duży plac i tam jest bardzo duża zajezdnia autobusów. Także jeżeli ktoś chce mieszkać w centrum Rzymu, nie przy stacji Termini, czyli bardziej w centrum, to te ceny wzrastają. I też w zależności, czy wybierzemy hotel 2-gwiazdkowy, 3-gwiazdkowy, 4-gwiazdkowy czy 5-gwiazdkowy. Ja w sumie zorientowałam się w cenach: hotel 3-gwiazdkowy, compreso con colazione, czyli razem ze śniadaniem. Dlaczego mówię razem ze śniadaniem? Bo jeżeli jesteśmy w takim hotelu, mamy takie bogate śniadanie, a często są bogate śniadania, to turyści robią sobie kanapkę na cały dzień, jedną, dwie, trzy i wychodzą i idą zwiedzać. Teraz wejdę tutaj na szczyt z tej strony, na szczyt teatru starożytnych Rzymian i tam dalej będę Wam opowiadać i pokazywać z góry Ostię Antyczną. Słuchajcie, zobaczcie, jaka piękna jest panorama. Dzisiaj jest cudownie. Dzisiaj jest 11 kwiecień 2023 rok. Ja na tym filmie Wam wstawię wstawki, które z Rzymu, które nagrałam wczoraj w Rzymie, bo byłam zobaczyć, jak Rzym wygląda na Wielkanoc. To zobaczycie, jaki jest piękny Rzym. No i dalej będę Wam tutaj opowiadać. Także już hotele mamy załatwione. Wiecie, ile kosztuje na jedną osobę.
100 ileś euro na 3 dni. Ja tak właśnie wpisałam na weekend, piątek, sobota, niedziela, wyjazd w poniedziałek czy noce. Jeżeli chodzi o samoloty, to na tą chwilę, jak sprawdzałam na bookingu, to samoloty są w granicach od 119 euro wzwyż. 119, 150, 170 euro. Oczywiście andata e ritorno, czyli tam i z powrotem samolot. Samolot bezpośredni z Warszawy do Fiumicino. No, może z innych miast inaczej też kosztować. Musicie wziąć na to poprawkę. Więc loty są różne, różne ceny, ale na 3 dni właśnie w granicach 200 euro to na pewno znajdziecie. A jeżeli ktoś planuje przyjechać na weekend i wie, że za 2 miesiące ma wolny weekend, to czasami wcześniej kupując bilety płacimy o wiele taniej. Są nawet takie bilety za 70 euro, za 50, no różne, w zależności z jakiego miasta lecimy. Teraz weźmy pod uwagę transport w Rzymie. Transport w Rzymie jest taki, że kupujemy bilet za 1 euro i 50 centów. Zaraz Wam pokażę, jak ten bilet wygląda. Bilet tak wygląda i to nie mówimy, że euro 50, tylko mówimy w kasie, poproszę jeden bilet, czy dwa bilety, czy trzy. I taki bilet jest ważny, 100 minut i kosztuje 1 euro i 50 centów. Jak widzicie, jest cena tutaj, pisze euro. Natomiast ja go kasowałam wczoraj, bo wczoraj byłam w Rzymie i jest tak, godzina kasowania, może słabo widać na tym bilecie, o której godzinie skasowałam i do której godziny jest ważny. W sumie ważny był do 16:26. I na takim bilecie, kochani, możemy przejechać jeden raz metrem. O co chodzi z tym metrem? Wchodzimy, wkładamy bilet, przechodzimy przez bramki. Nie wychodząc ze stacji metra, możemy wsiąść na metro linia A i później możemy się przesiąść na metro linię B, bo czasami możemy przyjechać metrem linią B na terminie, a na termin możemy się przesiąść właśnie na linię A. I cały czas jesteśmy na tym bilecie. Jak już wyjdziemy poza stację, to możemy jeździć do woli, dopóki godziny się nie skończą tego biletu, minutki, to jeździmy autobusem. Jak wchodzimy pierwszy raz do autobusu, to kasujemy ten bilet. Jak kasujemy, no to są takie żółte kasowniki, wkładamy. Ja Wam dam link na kasowniki, jak kasujemy bilety i jak kupujemy bilety, bo mam takie dwa filmy nagrane. I tak to wygląda. Jeżeli chodzi o, kochani, o bilety takie na 2 dni, to nie opłaca się, bo taki bilet na 2 dni, 48 godzin, ważny jest, kosztuje 12,5 euro. Natomiast bilet, który jest ważny, 72 godziny, kosztuje aż 18 euro. O, zobaczcie, leci samolot na Fiumicino, bo my się znajdujemy w pobliżu Fiumicino. Dosłownie mamy 4 km do Fiumicino. Będę dzisiaj zagłuszana przez samoloty. Dobra, dalej Wam powiem na temat jedzenia. Jedzenie jest drogie, ale nie jest na tyle drogie, żebyśmy sobie nie pozwolili na kawałek pizzy czy iść do jakiejś pizzerii. Wczoraj jak przechodziłam przez centrum Rzymu, wszystkie restauracje były pełne i przed restauracjami są takie tablice, gdzie jest menu fisso, czyli stałe menu dla turystów, turystyczne, i mieliśmy w tym menu za 15 euro pierwsze danie, drugie danie, jakaś przystawka, a napoje osobno. No to za 15 euro zjeść dwa dania to nie jest dużo, bo normalnie w restauracji to za jedno danie płacimy 12 euro minimum.
No więc tak, już o jedzeniu Wam powiedziałam. Jeżeli chodzi o pizzę, to pizza średnio kosztuje 6, 7, 8 euro. No ale jak pójdziemy do restauracji, usiądziemy przy stoliku, to nam mogą policzyć serwicjo. I serwicjo może kosztować, czyli obsługa, 1 euro 50 centów, albo 2 euro, albo 3 maksymalnie. Może być, jak pójdziemy do restauracji, możemy zapłacić też za chleb, bo często przynoszą chleb. Jak chcemy, żeby nie płacić za chleb, to od razu musimy mówić, że nie chcemy tego chleba. O, teraz będę schodzić. A w ogóle to ten teatr starożytnych Rzymian tu w Ostii na początku miał 2000 miejsc, a później został rozbudowany i ma 4000 miejsc. I jak ludzie przychodzą, to siedzą właśnie na tych kamieniach, ale przynoszą sobie oczywiście poduszeczki. Leci następny samolot, przybliżę Wam, zobaczcie jaki duży. Poczekam aż przeleci, będę dalej mówić. Zobaczcie, jaka piękna panorama. Oczywiście już Wam dałam wstawkę z Rzymu na tym filmie. Dalej będę mówić. No to już o jedzeniu Wam powiedziałam, ile kosztuje pizza, ile kosztuje jedzenie w jakiejś tam restauracji w Rzymie, ale my możemy też sobie kupić chleb i możemy sobie zrobić kanapki albo kupić sobie bułki. Musicie wiedzieć, że we Włoszech chleb i bułki są na wagę, nie na sztuki. Także nie płacimy 80 centów za bułkę, tylko płacimy za wagę. I są różne bułki i różne ceny. Także jak idziemy do jakiegoś sklepu, a sklep się nazywa z jedzeniem alimentary albo do supermerkatu, to często w supermerkatach są stoiska z pieczywem, panificio się to nazywa, i prosimy jakąś bułkę. Słynna bułka włoska tutaj w Rzymie, nie włoska, tylko w Rzymie, nazywa się Rosetta. To jest taka bułka, która w środku jest pusta. I ją rozkrawamy, wkładamy sobie co chcemy do tej bułki, składamy i mamy super kanapkę. Albo możemy sobie kupić taki chlebek gotowy, który się nazywa tramezzino. Takie tramezzina możecie kupić w barze, które kosztują 2,5 euro za sztukę, a my sobie możemy kupić całe opakowanie za 1,50 euro i możemy sobie zrobić dużo takich właśnie kanapek, czyli tramezzino. Muszę Wam nagrać, zobaczcie jaki olbrzymiasty, ale jak on nisko leci nad nami, nie macie pojęcia, on tak się obniżył jak nie wiem. Samoloty latają tutaj w Ostii Antycznej, jak już mają trasę, z częstotliwością co 3 minuty. No i teraz co jeszcze miałam Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o wodę, no to woda nie jest droga, bo wodę kupujemy sobie butelkę wody i płacimy za taką dużą butelkę wody 20 parę centów, maksymalnie 30 centów, a na terenie Rzymu, czy tutaj w Ostii Antycznej, czy w Ostii, znajdują się takie studzienki. A jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że w każdym hotelu płaci się klimatyczne, to w zależności od hotelu. Może to kosztować 2, 3, 4, 5 euro, w zależności w jakim hotelu, w jakim miejscu jesteśmy. To też jest do sprawdzenia. A może tędy z Wami przejdę i pokażę Wam tą stronę wykopalisk archeologicznych i przejdę się inną dróżką do wyjścia. Dalej będę Wam opowiadać. Ech, Boże, dzisiaj jestem naprawdę zagłuszana przez te samoloty. Następny leci okaz. Już Wam go nie będę przybliżać. Tu będę pokazywać Wam piękno wykopalisk archeologicznych i przejdę do właśnie najważniejszej części, czyli zwiedzania. Bo my lecimy do Rzymu, żeby się zrelaksować i zobaczyć piękno Rzymu. No więc tak, jeżeli nie będziemy planować żadnych wizyt
w żadnym muzeum, to mamy bardzo dużo pieniążków w kieszeni. Ale chodzi o to, że nie wszystko można zobaczyć tylko tak z ulicy. Trzeba czasami wejść gdzieś. Najważniejszym miejscem, żeby zobaczyć, to jest właśnie Watykan, plac Świętego Piotra. Muszę przejść, poczekać, bo jest grupa, nie będę krzyczeć. Już przeszłam tą grupę i powiem Wam tak, że jak przyjedziemy do Rzymu, to oczywiście udamy się do Watykanu, gdzie jest papież, bazylika Świętego Piotra. No i oczywiście bazylikę zwiedzamy gratis. Patrzę się, gdzie wyjść, ale to tamtędy trzeba przejść. Bazylikę zwiedzamy gratis. Natomiast, żeby zobaczyć Rzym z góry, a warto wejść, to wchodzimy na kopułę. I wejście na kopułę kosztuje z windą 10 euro. Polecam Wam windę, bo tych schodów jest bardzo dużo. Ja też wchodziłam na kopułę, nagrałam Wam, ale podjechałam windą, a później szłam już na nogach, bo już wyżej to nie można było windą podjechać. No a tak bez windy to 8 euro. No to już musimy sobie zadysponować tam, zaoszczędzić te 10 euro, żeby mieć na wejście na kopułę. Później Muzeum Watykańskie jest ponad 20 euro kosztuje. To jeżeli chcemy wejść do Muzeum Watykańskiego, to musimy sobie zaoszczędzić następne 30 euro. A jeżeli nie chcemy wchodzić do Muzeum Watykańskiego, tylko chcemy zwiedzać Rzym razem z kopułą, to wtedy mamy zaoszczędzonych bardzo dużo pieniążków. Muzea wszystkie poszły do góry, czyli ceny biletów. Tutaj w Ostii Antycznej, żeby zwiedzić Ostię Antyczną, kiedyś można było zwiedzić Ostię Antyczną za 12 euro, gratis zameczek. Teraz zwiedzanie kosztuje od 1 marca 18 euro, kochani. I tu jest w tym, bilet jest ważny, 8 dni i można zwiedzić jeszcze inne miejsca archeologiczne, które znajdują się w Fiumicino. Ale do Fiumicino trzeba dojechać, trzeba następny czas tracić. Pytałam się Pana, czy można kupić tylko wejście tutaj. Nie, powiedział, że jest teraz bilet Combinatos. Pisze bilieto combinato, czyli taki grupowy bilet. I w tym 18 euro jest też zwiedzanie zamku. Podsumowując, weekend w Rzymie może nas kosztować 500-550 euro, ale ja uważam, że należy mieć ze sobą więcej pieniążków, bo może nam się coś przydarzyć, możemy zwichnąć nogę, wówczas będziemy musieli iść do apteki, kupić jakieś medykacje i to kosztuje. Tutaj też te wszystkie bandaże, plastry, opaski kosztują. W ubiegłym roku byli moi znajomi, może mnie będą oglądać. Pozdrawiam Was serdecznie. Gdzie po kilku dniach koleżanka moja zwichnęła nogę i musiała iść do apteki kupić sobie medykację. Wiadomo, że nie było przewidziane. Najważniejsza rzecz, o której nie wspomniałam na początku filmu czy w środku, że ceny też zależą od szczytu sezonu, czy jest wysoki szczyt, czy jest niski, czyli alta stagione, bassa stagione, tak się mówi po włosku. Także samoloty i hotel może być droższy w sezonie, a może być tańszy poza sezonem. Sezon tutaj rozpoczyna się już w maju, także w maju ceny biletów na samolot mogą być droższe. Ale jeżeli właśnie kupimy bilety na samolot wcześniej, to tak jak powiedziałam, mogą być naprawdę bardzo tanie. I jeżeli sobie zabukujemy jakiś hotel, czy jakiś motel, czy agriturismo, to też będzie to taniej. Dziękuję bardzo, że byłeś na tym filmie. Myślę, że informacje są przydatne dla Ciebie. Jeżeli masz pytania, to pisz na maila mojego prywatnego. Odpowiem z miłą chęcią. Co jeszcze? Osoby, które są pierwszy raz, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału.
do udostępniania filmów, które Wam się podobają. No i oczywiście zapraszam Was do Rzymu. I jeżeli ktoś zwiedził Rzym i mu się podoba, to zapraszam na moją grupę na Facebooku Viaggio z Ewą. Tam zostawiajcie swoje informacje, co zobaczyliście. Dzielcie się z innymi grupowiczami, pokazujcie zdjęcia. No i widzimy się na następnym filmie. Ciao a tutti!